Dzień dobry Państwu, Jacek Ożuk. rozpoczynamy raport PCH24. W dzisiejszym odcinku o władzach łodzi, które idą z duchem czasu, ale nie aż tak, jakby mogły, o największym prześladowcy niemieckiego kościoła i o tym, że zorganizowanie wesela to jedno z najcięższych przestępstw w dzisiejszej Polsce. Przypominam o możliwości wsparcia naszego kanału i zapraszam na program. Władze Łodzi zawiesiły dyrektoralicę, który zabronił uczniom pokazywania podczas zdalnych lekcji symboli politycznych, w tym odnoszących się do ruchu proaborcyjnego Czerwonych Błyskawic, o decyzji władz miejskich poinformował wiceprezydent Małgorzata Moskwa-Wodnicka z Lewicy. Skierowany przez nią wniosek do branżowej komisji dyscyplinarnej mówił o rzekomym uchybieniu godności zawodu nauczyciela. Obowiązujący w szkole regulamin umieszczania symboliki w awatarach na szkolnej platformie Teams zabrania m.in. umieszczania znaków graficznych nawiązujących do partii i organizacji politycznych, wszelkiego rodzaju stowarzyszeń, a także symboli i znaków o wydźwięku wulgarnym, obscenicznym, ośmieszający sem innych Jedna z maturzystek w rozmowie z Gazetą Wyborczą twierdzi, że chodziło o aborcyjną błyskawicę. Dyrektor groził nam punktami ujemnymi, zaczął porównywać piorun do swastyki. Stwierdził, że to symbol, który nawołuje do przemocy. Wyznała, sprawa była przedmiotem debaty podczas środowej sesji Rady Miejskiej. Większość radnych z Koalicji Obywatelskiej i Lewicy zdecydowała o skierowaniu do ministra edukacji apelu o zmiany w prawie oświatowym. Powodem takiego działania było właśnie oburzenie na dyrektora, w którego liceum zakazało Uczniom używania w szkolnej aplikacji nauczania zdalnego awatarów obrazujących treści dotyczących m.in. polityki, w tym czerwonej błyskawicy, symbolu ogólnopolskiego strajku kobiet czytamy w serwisie Radia Maryja. Dyrektor szkoły mógł przecież powiedzieć, że tak zwany strajk kobiet jest przejawem supremacjonizmu jednej płci przeciwko pozostałym 53 i tym samym zdusić w zarodku szowinistyczne zapędy władz łodzi. Benedykt XVI martwi się o stan Kościoła katolickiego w Niemczech. Według emerytowanego biskupa Rzymu widoczny jest brak jedności w niemałej ilości kluczowych aspektów wiary. O tej opinii poinformował arcybiskup Georg Genswein, prywatny sekretarz poprzednika papieża Franciszka. Arcybiskup Genswein mówił o sytuacji w Kościele katolickim w Niemczech w ocenie Benedykta XVI w rozmowie z hiszpańską gazetą kościelną Alfa i Omega. Według hierarchy, emerytowany biskup Rzymu dostrzega wyraźnie, że sytuacja w Niemczech jest nacechowana licznymi napięciami i chaosem. Pytany, czy papież Franciszek zasięgał rady Benedykta XVI w sprawie Niemiec, arcybiskup Genswein uniknął odpowiedzi, wskazując na prywatność rozmów obu papieży. Potężny kryzys w Niemczech wywołany został za sprawą drogi synodalnej, na którą biskupi i świeccy za odrą weszli w grudniu 2019 roku, choć różnego rodzaju wypowiedziami i działaniami odbiegającymi od nauki Kościoła szokują już od dawna, to dopiero teraz chcą przeprowadzić prowadzić całościową pseudo reformę kościoła w swoim kraju w znacznej mierze upodabniając go do wspólnot protestanckich Niedawno o sprawie wypowiedział się w jednoznacznym tonie kardynał Walter Brandmiller, wybitny historyk kościoła i jeden z sygnatariuszy słynnych dubiów. Purpurat wskazał, że w Niemczech rozpoczęła się już faktyczna schizma. W kraju tymczasem ferment narasta, już kilku biskupów wyraziło poważne obawy o zachowanie jedności. Dołączył ostatnio do nich biskup Eichstedt Gregor Maria Hanke. Wyraził sceptycyzm wobec celów drogi synodalnej, która jego zdaniem nie doprowadzi bynajmniej do odrodzenia katolicyzmu w Niemczech. Wskazał też na list Franciszka. Z 2019 roku biskup podkreślił, że może mieć tylko nadzieję, że droga synodalna nie doprowadzi do zerwania albo wewnątrz samego kościoła w Niemczech, albo wewnątrz Kościoła Powszechnego. Należy podzielić zmartwienie Benedykta XVI stanem kościoła katolickiego w Niemczech, zwłaszcza że ma on tak wpływowego i przebiegłego wroga jak konferencja episkopatu Niemiec. Funkcjonariusze policji przerwali wesele zorganizowane w sali bankietowej w Malanowie w województwie wielkopolskim. Właścicielowi grozi kara do 8 lat więzienia. Funkcjonariusze i pracownicy Sanepidu pojawili się w sali, w której odbywało się przyjęcie weselne w sobotę po godzinie 19. Policja nie informuje, skąd otrzymała informację o zgromadzeniu. Na miejscu wylegitymowano 81 osób, w tym gości, obsługę i członków zespołu muzycznego. Wobec właściciela obiektu Sanepid wydał decyzję o zaprzestaniu działalności. Polegającej na organizowaniu imprez okolicznościowych i zgromadzeń. Decyzja ta miała rygor natychmiastowej wykonalności. W związku z tym wszystkie osoby obecne w lokalu musiały go opuścić, poinformował oficer, oficer prasowy Policji w Turku, aspirant sztabowy Mateusz Latuszewski. Interwencja zakończyła się około 23.00. Funkcjonariusze wykonywali czynności z uwagi na możliwość popełnienia przestępstwa. Polegającego na sprowadzaniu niebezpieczeństwa dla życia lub zdrowia związanego z rozprzestrzenianiem choroby zakaźnej. Za takie przewinienie grozi nawet do 8 lat pozbawienia wolności. Co ciekawe, gdyby właściciel dostał taki wyrok, byłby on ponad dwukrotnie dłuższy niż średnio orzekana kara za zgwałcenie. Policja zaznacza, że z podobną odpowiedzialnością muszą liczyć się goście weselni. Chciałoby się dodać, że rząd przedstawił badania naukowe, w których wykazana jest zasadność lockdownu, maseczek. I innych obostrzeń epidemicznych, ale niestety to nie jest odcinek prima-aprilisowy. Pomimo tego, że technologia produkcji szczepionek firm AstraZeneca i Johnson Johnson budzi poważny sprzeciw moralny, to jednak mogą z nich korzystać ci wierni, którzy nie mają możliwości wyboru innej szczepionki i są do tego wprost zobligowani określonymi uwarunkowaniami egzystencjalnymi lub zawodowymi, napisał w stanowisku biskup Józef Wróbel, przewodniczący zespołu ekspertów Konferencji Episkopatu Polski do spraw bioetycznych. Biskup Wróbel zauważył, że w przeciwieństwie do pierwszych szczepionek korzysta z technologii opartej na MRNA i nie budzących istotnych zastrzeżeń moralnych w produkcji szczepionek AstraZeneca i Johnson Johnson korzysta się z linii komórkowych stworzonych na materiale biologicznym pobranym od abortowanych płodów. Ten fakt budzi poważny sprzeciw moralny, napisał i dodał, że katolicy nie powinni godzić się na szczepienie tymi. Szczepionkami. Biskup Wrubel zaznaczył jednak, że stanowisko to nie wyklucza możliwości skorzystania z obu tych szczepionek. Wierni, którzy nie mają możliwości wyboru innej szczepionki, są wprost zobligowani określonymi uwarunkowaniami, np. zawodowymi posłuszeństwa w ramach określonych zespołów, struktur, urzędów, służb, dla których przeznaczono właśnie te szczepionki, mogą z nich korzystać bez winy moralnej, podkreślił w dokumencie. Dodał, że konieczne jest jednak zamanifestowanie swojego sprzeciwu wobec aborcji. Stanowisko przewodniczącego zespołu konferencji. Episkopatu Polski do spraw biotycznych nie uwzględnia aspektów formalnych szczepień tymi szczepionkami, zwłaszcza możliwych skutków ubocznych pozostających w związku przyczynowym, a nie czasowym z ich podaniem. Powstrzymanie się od zajęcia stanowiska w tej kwestii jest podyktowane przez fakt, iż brak jest dostatecznych badań w tej materii, a także brak jest jednolitego stanowiska specjalistów. Tytułem dygresji można powiedzieć, że generalnie brak badań. To tak poważne i wieloaspektowe zjawisko w dzisiejszym świecie, że już w Polsce funkcjonuje nawet całe specjalne ministerstwo braku badań. Kieruje nim Adam Niedzielski, który może poszczycić się tym, że większość swoich decyzji opiera na rzetelnej i ugruntowanej nieobecności jakichkolwiek podstaw naukowych. To był raport PCH24. Jacek Orzuk, dziękuję za uwagę i przypominam o możliwości wsparcia naszego kanału. Do zobaczenia.